Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Kilka słów na temat. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo wyjątkowej włóczce, wręcz takiej nowatorskiej, a szczególnie jeżeli chodzi o sposób nawinięcia. Włóczce Papatia Donut. Jest to włóczka niby normalna, ale producent wymyślił sobie, że jej zaletą będzie sposób nawinięcia właśnie w taki oto kształt donata, po naszemu obważanka. Na pewno mamy sporo pozytywnych skojarzeń zarówno z donatami, jak i z obważankami, także pierwszy plus jest skojarzenie miłe mamy. I teraz o co chodzi w tej włóczce i o co chodziło producentowi? No, starałam się wczuć w sposób myślenia producenta i chodzi tutaj o to, że taką włóczkę w bardzo łatwy sposób można kontrolować podczas dziergania. Nie będzie się nam kulać, kiedy ciągniemy motek włóczki od zewnątrz, czy od zewnątrz mogą być pewne problemy. Od zewnątrz, kiedy pobieramy włóczkę, no to wtedy ciągnąc ten motek gdzieś tam nam się może pokaturlać, później go trzeba dać bliżej, no i to tak po prostu jest. Czasami na te motki czyhają nasze zwierzęta, nasze dzieci, także bywa różnie. Bywa i tak, że trzeba chronić te motki przed tymi zagrożeniami. Jeżeli pobieramy motek w normalnej włóczce od wewnątrz, no to potrafi ona się tam w brzuchu poplątać. Tutaj producent wymyślił sobie, że pracę rozpoczynamy od jednego boku i ja nie chcę rozpieczętowywać tej włóczki tutaj, bo ktoś z Was zakupi sobie taki motek, a nie chcę tutaj dawać zniszczonej etykietki. Po prostu to zabezpieczenie tutaj się ściąga, to jest papier, więc można śmiało rozerwać albo po prostu w umiejętny sposób ściągnąć. I tutaj ten donat jest niepołączony, on tutaj jest rozdzielony, można śmiało rozpocząć z jednej strony i wtedy pobierać włóczkę będziemy zabierając z tego donata włóczkę, aż dojdziemy do drugiego końca. Powinno wtedy się dziergać łatwo, przyjemnie, nic nie powinno się plątać, uciekać. Można wtedy sobie założyć taki donat na przykład na coś stabilnego, nie wiem, na rączkę krzesła, czy włożyć coś ciężkiego w środek, żeby ten motek się nie przesuwał. No tak sobie wymyślił producent, jeżeli chodzi o sposób pobierania i zresztą na internecie, gdzieś tam w internecie widziałam promujący filmik tą włóczkę i właśnie zamierzenie tutaj takie jest, że ma to bardzo, bardzo nam ułatwić sposób dziergania. Jeżeli chodzi o parametry tej włóczki, to włóczka 100% akrylowa, niestety. 100% akrylowa, chociaż wiem, że część z Was może tylko takie akrylowe włóczki używać ze względu na jakieś różne alergie. Także bezpieczna dla alergików. Część z Was używa akrylowych włóczek dla dzieci i niemowląt. Jeżeli należycie do tej grupy, no to też ta włóczka będzie dla Was. Tym bardziej, że piękny kolorek tutaj jest. Naprawdę to im się udał ten zestaw kolorów dla dzieci. Bardzo ładny. To jest kolor 101, jakby ktoś był zainteresowany. Dalsze parametry to włóczka w tym jednym motku ma 130 gram, 198 metrów, a więc nie jest to cienka włóczka, nie jest to mocno gruba, taka średniej grubości. Producent podpowiada, że 4 motki trzeba na sweterek. No, trudno mi to jednoznacznie stwierdzić, bo wszystko zależy od rozmiaru, od wzoru i tak dalej. Druty. Producent zaleca 5 mm, szydełko 5,5 mm. Jeśli chodzi o druty, to trudno mi powiedzieć, bo nie dziergam na drutach, ale jeżeli chodzi o szydełko, to wszystko zależy od tego, co robicie i czy chcecie, żeby ta robótka była
zwarta, ciasna czy też luźna. Myślę, że 5-5,5 szydełko będzie takim ok rozwiązaniem. I teraz właśnie, na co to się nam przyda? Taki akrylowy motek śmiało możecie użyć jako włóczkę, z której coś możecie wydziergać, na przykład czapkę, komin, sweterek, płaszczyk, kardigan, poncho, chusty, ale też może być w połączeniu ten motek z jakąś inną włóczką, może bardziej szlachetną. Wtedy jeden kolor dodatkowej włóczki i ten wielobarwny, wielokolorowy motek może stworzyć ciekawe połączenie. I na przykład widzieliście to na przykładzie mojego ostatniego swetra kardiganu mech. Tam połączyłam dwie włóczki. Jedna jednokolorowa, druga cieniowana i tam bardzo fajny efekt wyszedł. Tutaj muszę jednak Was uczulić, że te kolory, które tutaj widzicie, zmieniają się nagle. Są dosyć krótkie przejścia kolorów i nie są to płynne przejścia kolorów. Zobaczyć to możecie o tutaj na przykład, kiedy kolor, no dajmy na to, nie ma to różnicy, ale kiedy kolor czerwony zmienia się w kolor niebieski, to jest tylko dosłownie kilkucentymetrowy kolor zmieszany z tych dwóch, czyli fioletowy. To jest dosłownie kilka centymetrów. W innych miejscach widziałam na innych motkach, że jest to nawet mniej, nawet czasami tylko jeden centymetr, a czasami po prostu kolor zmienia się od razu. Nie ma tych ładnych, płynnych przejść kolorów, ombre tak zwanych. Także tutaj musicie się nastawić na szybkie, krótkie przejścia kolorów. Kolory są naprawdę fajnie dobrane. Widziałam wiele włóczek i wielu te kolory były jakieś takie, no niepasujące do siebie. A tutaj zobaczcie, są naprawdę uwzględnione takie odpowiednie tonacje, jakieś kolory ziemi, tak jak tutaj fajnie w tym motku. Dziecięce kolory, szarości, beże, ekry, bardzo fajnie. Tutaj takie kolory jesieni, tutaj no to wiadomo. Letnie, fajne kolorki, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tych kolorów jest więcej, ale ja tutaj już nie mam miejsca, żeby pokazać je wszystkie. Tą włóczkę możecie oczywiście kupić w moim sklepie internetowym karolinaszydelko.pl. Ona jest we włóczkach akrylowych. Możecie też w wyszukiwarkę mojego sklepu wpisać papatia donut. Donut, tak się pisze. Wypowiada donut, ale to musicie zapamiętać, donut trzeba wpisać. Albo szukać po prostu ręcznie tam we włóczkach akrylowych. Możecie jak najbardziej użyć taką włóczkę dla dzieci, dla niemowląt, ponieważ jest ona niegryząca, nie będzie podrażniać wrażliwej skóry, także może być też dla alergików. Wiem, że są osoby, które kompletnie nie tolerują akrylu i dla dzieci akryl to już jest zło wcielone, ale wiem, że są też osoby, którym akryl wcale dla dzieci i dla siebie nie przeszkadza, dlatego no, każdy musi mieć wybór, co użyć. Możecie też robić z takich włóczek, z tej papatii, kocyki. Myślę, że też będą ładne, kolorowe. Myślę, że też będą ciekawie tutaj rozwiązaniem ta włóczka dla osób, które robią entrelakami. Ale to już na drutach. Na drutach też myślę, że fajnie coś można pokombinować z niej. Także ogólnie powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o mechacenie, mam wrażenie, że może się ona troszeczkę podmechacać, ponieważ jest to taki akryl lekko puszysty, nawet tutaj coś widać. Jak to akryl może mieć tendencję do mechacenia, dlatego bardzo polecam Wam po prostu zakup maszynki do swetrów, do golenia swetrów. U mnie to bardzo fajnie się sprawdza, ja mam dużo dzianin i praktycznie każdą muszę tam co jakiś czas ogolić. Czy to bawełniana, czy wełniana, czy akrylowa. No trzeba ją odświeżyć. Ona po takim zabiegu spa fajnie się naprawdę
od nowa prezentuję. Powiem wam tak, takie moje osobiste przemyślenia. Mi osobiście nie sprawiało takiego dużego problemu te plączące się włóczki czy kulające motki. Także no producent wymyślił jak wymyślił, a kto bogatemu zabroni. Także wymyślili i no i jest taki nowatorski sposób. Nie ma chyba takiej włóczki drugiej na świecie w ten sposób nawiniętej. No niech będzie. Prawda jest też taka, że zdarzało mi się włóczkę bardzo poplątać. Zdarzało mi się, że synek mi dopadł włóczkę. No i wtedy to były już naprawdę nerwy, bo nikt nie lubi supłowanych włóczek. No tutaj wydaje mi się, że tego problemu może nie być. To może tak zabawnie powiem, to jest taka włóczka dla osób o słabszych nerwach i nie będą narażeni na dodatkowe emocje w postaci splątania motka czy uciekającego motka. Także no, to jest takie humorystyczne, ale tak w ten sposób powiedziane. Ciekawe rozwiązanie. Ciekawa jestem, jakie wy macie doświadczenie z tą włóczką. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Wyczytałam tutaj, że jest to również edycja limitowana, więc nie wiem, czy jeszcze te motki, czy one będą długo, czy będą nowe kolory. Trudno powiedzieć, czy kolory zostaną zastąpione innymi nowymi. No, to jest już tutaj w kwestii producenta. Takie i inne pomysły. Myślę, że ten filmik wam się przyda. Jeżeli jesteście ciekawi tej włóczki, to zapraszam do zakupów. Koniecznie piszcie w komentarzu. Jest to nowość na polskim rynku dziewiarskim i w ogóle nowość, więc dużo osób może nie znać tej włóczki, ale jeśli już zdobędziecie jakieś doświadczenie, to koniecznie podzielcie się, jak to tam wam się ona sprawdza. Takie sympatyczne. No wygląda ona sympatycznie, chociaż no, przyznam, że cudak jakich mało. Taka sympatyczna włóczka, miłe skojarzenia, a zobaczymy jak się ona będzie sprawdzać w dzierganiu i w pracy. Tutaj już też proszę o wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do następnego filmiku.